Witam Was. W kwietniu na mediach społecznościowych wybuchła afera, jakoby testy na COVID-19 miałby być sterylizowane tlenkiem etylenu. Co to jest tlenek etylenu, idąc za definicją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy? Tlenek etylenu to czynnik rakotwórczy, który może spowodować białaczkę, nowotwory tkanek limfatycznych i piersi. Może ponadto spowodować spontaniczne poronienia, uszkodzenia genetyczne, uszkodzenia nerwów, paraliż obwodowy, osłabienie mięśni, a także zaburzenia myślenia i pamięci. W Unii Europejskiej tlenek etylenu jest zabroniony w produktach spożywczych, a także nie można stosować pestycydów, które go zawierają. Co więcej, jaczejki, które ten temat rozbrajają, jak chociażby francuskie AFR, przyznaje, że rzeczywiście testy na COVID-19 są sterylizowane tlenkiem etylenu. Co więcej, sami producenci testów tego nie ukrywają, na dowód czego na każdym opakowaniu jest odpowiednie oznaczenie, że w ten sposób produkt był sterylizowany. Należy zadać sobie pytanie, no to skąd się wzięło to całe poruszenie? No i myślę, że w tym materiale spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Okazuje się, że tlenek etylenu jest wykorzystywany nie tylko przy sterylizacji testów na COVID-19, ale jest podstawowym środkiem sterylizacji w całej branży medycznej. Na opakowaniu tak wysterylizowanego produktu mamy charakterystyczne logo, w prostokącie napis Sterilized EO, czyli etylen oksyd. Więc nawet nie ukrywają. Więc na dobrą sprawę teoretycznie można by było tutaj ten materiał zakończyć, no bo w końcu jeżeli cała branża od iluś tam lat korzysta z tego środka, no to najprawdopodobniej jest on bezpieczny. Nie było afery strzykawkowej czy gazikowej, że nagle etylen znajdował się w tych produktach, no i tam, nie wiem, ludzie byli chorzy, ewentualnie mieli alergię, prawda? Tyle, że diabeł tkwi w szczegółach, a my żyjemy w takich ciekawych czasach, że to, co było pewnikiem no jeszcze do 2019 roku, teraz pewnikiem już być nie musi. Parę definicji z samego źródła, czyli z Instytutu Pracy, który zajmuje się tą tematyką, a także od producentów, którzy stosują taką metodę sterylizacji. Nie martwcie się, to będą 2-3 krótkie definicje, ale no, zaręczam, że są potrzebne. Jak czytamy na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, tlenek etylenu w temperaturze powyżej 10,5 stopnia jest łatwopalnym, bezbarwnym gazem o zapachu przypominającym eter w stężeniach toksycznych. Używa się go przy produkcji rozpuszczalników, płynów zapobiegających zamarzaniu, tekstyliów, detergentów, klejów, pianek, poliuretanowych i farmaceutyków. Przede wszystkim jednak stanowi on półprodukt chemiczny w produkcji glikolu etylowego. W mniejszych stężeniach stosowany jest przy fumigantach, środkach sterylizujących do przypraw i kosmetyków, a także podczas sterylizacji sprzętu chirurgicznego w szpitalu. Teraz na stronie Zakładu Wyrobów Medycznych Plastika, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli to jest firma z branży, czytamy, że sterylizacja tlenkiem etylenu to proces technologiczny polegający na ekspozycji zapakowanych w kartony wyrobów medycznych. Decydującymi czynnikami są m.in. rodzaj surowców oraz ich chłonność i porowatość. Indywidualne cechy materiału, z którego wykonany został wyrób medyczny, determinują charakter oraz sposób prowadzenia procesu sterylizacji, jakiemu należy go poddać. Na stronie Steris, jednej z największych amerykańskich firm z branży, możemy przeczytać. Gaz przenika do opakowania przepuszczającego powietrze i sterylizuje wszystkie powierzchnie produktu. Nie przywiera do wymazówki, choć mogą pozostać jego śladowe ilości, ale wtedy przedłużany jest okres napowietrzania, zwanym także odgazowaniem, aby osiągnąć odpowiedni poziom sterylności. Dlaczego ja Wam to przeczytałem? Tak już, żeby wyłapać pewne wątki w dalszej części tego materiału. W pierwszym fragmencie, że jest on używany w środkach do sterylizacji przypraw. W drugim, że jest ważny materiał, z jakiego jest dany produkt wykonywany. Wtedy trzeba odpowiednio tą sterylizację dostosować.
No i trzeci fragment, w jaki sposób jest ona prowadzona, czyli tam wdmuchują to, czasem może coś zostać i trzeba przedmuchać. Mógłbym wam jeszcze czytać, opowiadać, jakie to są normy, jakie tutaj są zachowane certyfikaty, żeby ten tlenek etylenu był bezpiecznie stosowany. I ja bym powiem tak, ja się z tym zgadzam. Myślę, że jeżeli jest to podstawowy produkt przy sterylizacji w całej branży medycznej od lat, to jest on bezpieczny. Oczywiście przy umiejętnym stosowaniu, przy odpowiednich procedurach, a także produkty, które są sterylizowane, muszą być odpowiedniej jakości, bo tak jak wy widzieli, słyszeliście, nie jest to obojętne. Tylko że inne normy są tutaj u nas w Europie. Czy firma polska, czy francuska, czy niemiecka musi te same normy spełniać. No ale powiedzmy, że żyjemy w takich ciekawych czasach, że te produkty teraz importujemy z całego świata. I z Chin, i z Indii. Generalnie z krajów, gdzie takie normy są niższe. Oczywiście produkty importowane spoza Unii Europejskiej, nawet z krajów, gdzie te standardy są niższe, muszą spełniać nasze standardy i od tego są laboratoria, które potwierdzają, czy jest wszystko w porządku, czy nie. Tyle, że przy tej skali importu okazuje się, że laboratoria mogą nie nadążać z testowaniem tych produktów. Co mam na myśli? Otóż w Austrii, i to jest bardzo podobny czas, kiedy na moment wybuchła ta panika z tlenkiem etylenu na mediach społecznościowych, w Austrii przebadano dzieci i jedno z dzieci miało dużą reakcję alergiczną na tlenek etylenu. W okienku będziecie mieli skróconą wypowiedź Petera Wurma, austriackiego polityka. Sens wypowiedzi jest taki, by austriacki parlament ustawowo nakazał zwiększyć kontrolę nad czy produktami, czy akcesoriami jednorazowego użytku importowanymi z Chin, ale myślę, że będzie, jeżeli ta ustawa byłaby przegłosowana, to będzie chodziło o cały import spoza Unii Europejskiej. Ja, ich erzähle heute ganz kurz was über ein ganz dramatisches Beispiel von Kollateralschäden, Ethanyloxid. Sie sehen es hier auf der Tafel. Und vielleicht kurz zur Erklärung noch einmal, ich habe es mitgebracht, weil es uns ja alle tagtäglich betrifft, die ominösen Teststäbchen und der Mund-Nasen-Schutz. Und vor allem, es betrifft unsere Kinder, wie Sie es hier sehen. Und wenn Sie einmal genau nachlesen, dann werden Sie in der Regel eine Abkürzung drauf finden, nämlich EO oder ETO, das ist das Ethanyloxid. Auch zur Erklärung, das ist in Europa, in der EU natürlich verboten, ist krebserregend und verursacht Allergien, also eindeutig gesundheitsschädlich. Und warum erzähle ich Ihnen das alles jetzt? Weil, und das ist der Vorwurf eben auch an die Regierung, gell, und da fühle ich mich schon vom Minister, ich hoffe, er kommt jetzt bald in die Gänge, auch im Stich gelassen, weil uns erreichen seit Wochen und Monaten unzählige E-Mails, auch von Ärzten und vor allem von Eltern, die mit ihren Kindern extreme gesundheitliche Schwierigkeiten haben. Eben aus China kommen die ganzen Dinge, werden dort produziert und jetzt kann man China einiges unterstellen, aber ich glaube, sie sind bei vielen Dingen nicht state of the art, was Umweltschutz und Gesundheitsschutz betrifft, nämlich wenn das nicht ordnungsgemäß sterilisiert wird mit Ethanyloxid, dann haben Sie in diesen Masken und Teststäbchen Rückstände, die dann krebserregend sind und Allergien auslösen. So, und was hat diese Regierung gemacht vor einigen Wochen oder Monaten? Sie haben das Produkthaftungsgesetz für Medizinprodukte aufgehoben. Damit wird das alles nicht mehr kontrolliert. Das wird nicht mehr kontrolliert in Österreich, das heißt, das kommt ohne staatliche Kontrolle dreimal die Woche, zweimal die Woche für unsere Kinder in die Nase, müssen die stundenlang tragen. Und der Antrag, den ich jetzt im Gesundheitsausschuss oder wir eingebracht haben und der heute nochmal diskutiert wird, zielt auf nichts anderes ab, wie dass das überprüft wird. Wir wollen nur eine Überprüfung, gibt es in diesen Utensilien Rückstände, die für unsere Kinder gefährlich sind, krebserregend sind oder gibt es das nicht? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verlasse mich nicht auf die Eigenangabe der chinesischen Produzenten,
weil das ist zurzeit der einzige Maßstab, um diese Produkte in Österreich auf den Markt zu bringen. Ein CE eines chinesischen Produzenten irgendwo in Shanghai oder sonst wo genügt, um das millionenfach bei unseren Kindern ohne Kontrolle anzuwenden. Und ich kann noch einmal alle Fraktionen, auch die Opposition, aber vor allem die Regierung, noch einmal bitten, im Sinne unserer Kinder, stimmen Sie bitte diesen Antrag zu, damit wir das überprüfen. Die AGES kann das, könnte das überprüfen und hat das in früherer Vor-Corona-Zeiten natürlich auch gemacht. Całość tej wypowiedzi będziecie mieli w linku z tym numerem, który się pokazał pod filmikiem. Ja sprawdzałem, kto to jest, co to jest za partia. No i wyszło mi, że to jest, inaczej według Wikipedii, jest to prawicowa partia populistyczna. Oczywiście ludzie świadomi wiedzą, że no, populizm to znaczy próbować, inaczej wsłuchiwać się w głos ludu. Różni się to od oświeconych liberałów tym, że oświecony liberał chce, żeby na niego zagłosować i dać mu wolną rękę, żeby on działał, tak? Że głos na niego daje mu wolną rękę w działaniu. No a tutaj powiedzmy, mamy niby słuchanie się ludu. No gorzej jest tak, że jeżeli ktoś udaje populistę, a potem blatuje się z liberałami. I teraz pomyślmy u nas, jeżeli tam alarmują, iż no nie do końca ta kontrola działa, no to jak jest u nas? Czy sanepid, czy co to tam za jaczejka się kontrolą zajmuje, czy rzeczywiście u nas jest lepsza sytuacja niż w Austrii? Kwiecień 2020 roku, przylatuje Antonow, który ma maseczki bez atestu i na dobrą sprawę śledztwo dziennikarskie dopiero udowodniło, że atesty są podrobione. Nie wiemy, co się z tymi maseczkami stało. Tak jak widzieliśmy komitet powitalny, jak premier tam z paleciakiem biegał i niemalże rozładowywał tego Antonowa, no to już nie mieliśmy komisyjnego palenia tych maseczek, prawda? Pamiętamy kazus instruktora narciarskiego od ministra Szumowskiego, który również sprowadził w takim konsorcjum jeszcze z handlarzem oscypkami, handlarzem nieruchomości, jakimś producentem naczep, nie, chłodni, przepraszam, z maseczki, które nie miały atestów. Nie jesteśmy informowani nawet w prasie nieprzychylnej rządowi, no, że jakieś śledztwo się toczy, że te pieniądze zostały oddane, w ogóle, że maseczki zostały komisyjnie zniszczone. Nic takiego nie mamy. Oprócz tego nastawcie się na komunikaty z mediów, jak jest wycofywana żywność z tlenkiem etylenu, między innymi przyprawy. Więc mimo iż procedury znamy, wszystko powinno przebiegać w sposób bezpieczny, trafiają do nas produkty, które są zanieczyszczone. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że import testów, maseczek i innych półproduktów, produktów czy akcesoriów, które są potrzebne do walki z COVID-em, jest ogromny. Widzimy, nowe fortuny wyrastają. Firmy, które tym się zajmują, jak chociażby ta firma, która między innymi właśnie testy importuje, która jest pośrednikiem do przekazywania tej polskich genomów, tamtych iluś tysięcy osób do polskiej mapy genomicznej, no to przecież jej akcje tak strzeliły do góry akcje, że aż zawieszono na kilka dni obrót tymi akcjami ze względów proceduralnych, ale tam nie było żadnego wałka, tam takie ciaczki tam idą, rozumiecie? No i teraz, czy laboratoria nadążają? Tylko tyle. Co innego, jeżeli byłoby to produkowane rzeczywiście w Europie czy w Ameryce, gdzie te normy jakościowe, no powiedzmy, każda branża jest duszona normami, ja bym tutaj był spokojny, no ale teraz mamy hulaj dusza, piekła nie ma. Więc, no właśnie, zostawiam Was z otwartym pytaniem, jak to jest u nas z tym testowaniem. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Może w Austrii jest takie niskie standardy są, a u nas za ministra Szumowskiego i za ministra Niedzielskiego jest o wiele lepiej. Jeżeli macie chwilę czasu, koniecznie zostańcie ze mną na tym kanale, a przynajmniej dajcie szansę któremuś z filmów, wejdźcie na główną stronę, porozglądajcie się,
Po playlistach może coś nowości Was ominęło. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. No pamiętajcie, że każdy z Was, który chociaż zaczął oglądać ten film, chociaż wtedy już tego nie słyszy, co mówię, jest wsparcie dla tego kanału, za co Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.